ratowało ojca, nie było, on uciekł, a on zginął. Bóg przychodzi też w szczególny sposób z miłością do osób, które brakowało na ziemi mamy, brakowało jej przytulenia, brakowało jej obecności. Może zmarła też jest osoba, której właśnie w młodym wieku, miałeś 9 lat, to twoja mama umarła na raka. Bardzo ci to brało i mówiłaś, Boże, jak możesz to zrobić. Ale Bóg teraz do ciebie przychodzi z miłością. Bóg też mówi, że on nie chciał tej śmierci. No tak. Bóg przychodzi teraz do was wszystkich z miłością. Dotyka tych obszarów, które są potem poranione przez poszukiwanie miłości w innym miejscu. Za to dziękuję, że przychodzisz. Za to dziękuję, że przychodzisz w te wszystkie miejsca. Błogosławię Cię i uwielbiam. Przychodzi też do osób, które są poranione przez swoich rodziców, przez różne niewłaściwe zachowania, niewłaściwe postawy, niewłaściwe czyny, niewłaściwe słowa. Słowa, które bardzo raniły. Zrobiły wielką bruzdę na Twoim sercu, na Twoim człowieczeństwu. Ale Bóg dzisiaj przychodzi, to uzdrawia. Dziękuję Ci, Ojcze, że przychodzisz, to uzdrawiasz. Też jest osoba, bo zapalają opon mózgowych. Bóg dzisiaj przychodzi, to wszelkie konsekwencje prawidłowości zupełnie znikają, to uzdrawia. Dziękuję Ci, Panie, za to. Bądź błogosławiony. Ktoś mu przychodzi z drugą rzeczą, a ktoś ma cały czas zaklejające się uszy do spowina. Bardzo często chodzi o oczyszczanie tego, które sobie sami radzi. Jak Pan Bóg przychodzi, to uzdrawia się. Uznaje Twoje uszy, dzięki Ci, Panie. To jest osoba, która ma konfiguracje błony barberkowej w prawym uchu. Delikatna, to ma wpływ jakiś, nie wiem, szumy, czy coś w stylu. Jest to jakaś dolegliwość. To też jest osoba, która idzie do wody się kapać, to musi zatykać sobie to ucho. Pan teraz właśnie przychodzi uzdrawiać to. Dziękuję Ci, Panie, za to. Też widzę osobę bardzo mocno siedzącą w pornografii. I słychać intencje, które tu przyszło, że sobie nie radzi, że przez pryzmat tego grzechu patrzy wokół siebie na świat. Pan teraz przychodzi uzdrawiać Twój umysł. Czyści Twój umysł. Dziękuję Ci, Panie, za to. Też Pan uwalnia dwie osoby od hazardu. Dziękuję Ci, Panie, za to. Też jest osoba z Białaczką. Pan przychodzi i Cię uzdrawia. Zupełnie Cię uzdrawia. Aż po prostu zaczyna właściwie pracować. I może Ty czekasz w kolejce jakiegoś tam dawcę. Pan przychodzi i uzdrawia. Dziękuję Ci, Panie. Też widzę osobę, która pracuje gdzieś przy oporach. Praca z oponami, takimi to samochodem. Ale jest tam jakaś nieuczciwość w Twojej pracy. Bóg Cię zachęca do nawrócenia w tej dziedzinie. Ale w Tobie jest taka pokusa, ale inni też tak robią, że w sensie nieuczciwie. Ale Bóg mówi, że Twoja uczciwość piękne owoce przyniesie. I już jeden z owoców pierwszy, który będzie, jak Twój szef zobaczy tą właśnie uczciwość, to też Ci się zwierzy z pewnej rzeczy, bo Ty się pytał, do Ciebie chwilą, dlaczego tak uczciwie teraz żyjesz. I On, Ty mu opowiesz o Jezusie. I On będzie Cię prosił o modlitwę nad sobą, bo jest właśnie chory. Nikt jeszcze o tym nie wie w filmie. I zobaczysz, że Ty go uzdrowił przez Twoją modlitwę. I też jest to bardziej dla Twoja strona, żeby dziękuję Ci, Panu. Duchu Święty, proszę być dalej dotykać tych wszystkich spraw, z którymi przychodzimy. Dziecko z klimatyczną jakąś wadą serca. Bóg przychodzi i uzdrawia. Też mam obraz takiej dziurki w sercu, że jest jakaś dziura u dzieciątka, która wymaga operacji. Ale Pan przychodzi, tą dziurkę jest zakleja. Zupełnie uzdrawia. Dziękuję Ci, Panie. Też Bóg przychodzi do osoby z Hashimoto, zupełnie uzdrawia Twoją tarczycę. To choroba terminuje z Twojego ciała. Zupełnie zobaczysz, lekarze też to potwierdzą. Dziękuję Ci, Panie, za to. Też Pan ukończył moją gospodarkę hormonalną. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Jest osoba po takim wypadku, że
Twoje lewe kolano było połamane. Żydko to jest kotka, ale tam były połamane także kości. To była jakaś poważna operacja. Dzisiaj kolano nie działa zupełnie jak a Pan przychodzi do Ciebie właśnie z ustawieniem tego kolana. Chwała Ci, Jezu. Też Bóg przychodzi do osoby, która ma tarczycy, ma guzki już stwierdzone, jak jej to wycięcie. Pan przychodzi z ustawieniem, że będzie trzeba rozpoczynać. Chwała Ci, Jezu. Też komuś Bóg dotyka zatoki. Uzdrawia teraz zatoki. Przyjmuj to uzdrowienie. Bóg do Ciebie przychodzi. Chwała Ci, Jezu. Panie, oczekuję więcej. Oczekuję więcej, Panie, od Ciebie, bo jesteś Bogiem wszechmogącym. Przychodzę. Kobieta z guzem w prawej piersi, Pan Bóg zabiera. Ma 3 cm na 1, on znika teraz. Czujesz ciepło, Pan Bóg Cię uzdrawia. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Jakie błogosławie, Panie, oczekuję więcej. Żony na żoną, to Bóg komuś zabiera dzisiaj. Czterem osobom się zabiera szelaki. Chwała Ci, Jezu. Dzisiaj znowuż Pan Bóg kogoś uwalnia te spalenie nikotyny. Zupełnie Ci to zabiera. Zobaczysz, że już kogoś spuściła. Teraz mija Ci ochotę, a już też nie będzie wracać ochotą. Chwała Ci, Panie. Dziękuję. Też jest osoba, która ileś razy przyciąga heroinę i te skłonności, które to są, tego, żeby znowu skorzystać. A do Ciebie przychodzi z uzdrowieniem. Wielbię Cię, Panie. Wielbię Cię, błogosławisz znakowanie, błogosławia aż 3 osoby. Dziękuję za to, że przychodzisz. Też Pan kogoś uzdrowia od alkoholizmu. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Bądź błogosławiony. Bądź błogosławiony. Bądź błogosławiony. Też jest ktoś ma zbliźniaki. Ale przez całe życie ten twój współbrat był jakby lepszy. On był zdrowszy, silniejszy, mądrzejszy. Ty się zawsze gorszy czułeś. Ale Bóg ci daje teraz taką nową miłość do niego. I uzdrawia konsekwencje tego bycia gorszy. Też mi Pan pokazuje kogoś, kto pochował swoją matkę, ale nie wyjechał na Boże. W takim sensie, że coś się wydarzyło, gdzie nie było potrzeby. I ty myślisz, często sen, często o tym się w kościele, że idziesz na ten grób mamy. Udało się robić połowę. Osoby z niej wydarzą, ale o wielkie różne sumienia. Ale Pan mówi na taki obraz na mamie Twojej, która chyba Ci ręce patrzy z góry i uśmiecha się do Ciebie. Jeżeli musisz sobie robić wyrzut, ona tłumaczy, że jej to w niczym nie pomogło, przybyłeś na jej potrzebie. Ona już była w serce w niej. Dzięki Ci, Panie, za to też. Jest osoba, która ma problemy z wypadaniem dysku. Jest to 9 i 12 krok. Pan Bóg dzisiaj przychodzi naprawiać te dyski i obiecuje, że nie będą już wypadały. Chwała Ci, Jezu. Jest osoba z mocno skurczonym prawym piszczelem. Cała ta kość na wodę, z którą jest taka sina. To już się bardzo długo utrzymuje. Lekarz nie wie, co z tym zrobić. Ale Pan Bóg przychodzi, właśnie, czy jest uzdrowieniem. Też jest osoba z podejrzeniem czerniaka. Pan Bóg przychodzi z uzdrowieniem. Jest osoba, która miała rak kości. Przechodziła różne terapie związane chemiczne. Ale ostatnimi czasy pojawiły się znowu symptomy powrotu choroby. To interwigno, tyle elektro bym skusiło. No to już mam intencja, ale chciałem tutaj w korekcjach dla Ciebie. Pan przychodzi, on słyszy Twoje płakanie i on przychodzi i znowu. I już lekarze Ci potwierdzą, że nic nie ma.
z tym hakiem, który wyświetlałeś, jest też przykład do osób z migreną. Zupełnie zabiera konsekwencje tej migreny, że nie będzie w końcu życiu kłuć. Też przychodzi do kobiety, która miała bardzo dużo wyciętych narządów, tam wewnątrz. Mi się z tym to dużo gorzej czujesz, bo Pan do Ciebie przychodzi z taką miłością. Zobaczysz, jak się wypełnił, Paulem znajdziesz, bo to święty przenika Twoje ciało. I tak się nawet pomysły, do których Cię właśnie, do których realizacji właśnie Bóg Cię zaprasza. I to będą nowe rzeczy w Twoim uczuciu. Dzielę Cię, Panie, pomysły. Też Panu komuś odpowiada, że kradniesz pracę, prowadź pracodawcę. Wymieniamy się w tym. Dziękuję Ci, Panie, za to. Też mam obraz osoby, która sprząta domy. Zdarzyło Ci się ukraść coś z jednego domu. Ty dalej tam sprzątasz. Tak, ci właściciele nie zdarzyli tego. Ale ciągle tam się leży na sumie. Ta osoba się spowiadała. Ale Bóg mówi, przyznaj się i oddaj. Przyznaj się i oddaj. I jeszcze spróbuj w jakiś sposób wyprzeć. Dzięki Ci. Też jest osoba z krzywicą na stopach, która się z tym męczy, dużo się odpoczywała, teraz przychodzi z nami. Jest dziecko z alergią na gluten. Pan przychodzi i uzdrawia dzieciątko teraz. Jest też dwójka dzieci z alergią na białko. Pan przychodzi i uzdrawia teraz. Pan ci jest. Pan też przychodzi w ogóle do osób z alergiami, z chłonnymi i pokarmowymi. I uzdrawia, po prostu powiedziałem, 16 osób jest teraz uzdrawianych właśnie z tych alergii. Chwała Ci, Panie Jezu. Jako dowód, spróbuj zjeść nawet dzisiaj, jak czujesz, że chodzi o Ciebie. Spróbuj zjeść to co nie możesz, nie? Zobaczysz, że Pan Bóg działa. Też mi Bóg pokazuje bardzo, któraś mama się tu bardzo martwi. Twoje dziecko za uszkami jest zelnym dziutem, choć zalewem większe ma rany. Rany jakieś się związane z alergią. Dzieciątko się dużo drapie tam. Pan Bóg przychodzi właśnie z ustawieniem tego miejsca. Dziękuję Ci, Panie. Jest też osoba, która często ma ból w oczach, fizycznie ból czujesz. Ja nie wiem, może być zachorował, pokazuje tylko ból w oczach, ale Pan Bóg ten ból w oczach sobie zabiera. Dziękuję Ci, Jezu. Też Pan Bóg dzisiaj komuś kolejnemu prostuje kręgosłup, który jest krzywy. I czujesz to godzinę właśnie mrowienie, przesuwanie się pleca. Teraz robię. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, błogosławię Cię. Też jest mama po cesarce. Masz jakieś komplikacje z tym związane. Bo Pan Bóg się przychodzi z uzdrowieniem do Ciebie. Chwała Ci, Jezu. Też jest Pana, która nie wypowiada się do pochodzi za niektóre. Bo Pan Bóg was dzisiaj uzdrawia. Dziękuję Ci, Panie, za to. Też do kogoś Pan Bóg przychodzi. To ma duży ból szyi. To jest osoba, która też chodziła sobie tą szyję gdzieś na stawie, gdzieś na blasze. Niekoniecznie medycyna, taka medycyna, nie jakaś lekarz. To jakaś niekonwencjonalna sytuacja, bo Pan Bóg przychodzi i uzdrawia. Też Pan Bóg uzdrawia konsekwencje duchowe, które wyniknęły z akupunktury. Jest ktoś, kto się leczył akupunkturą. To jest coś, co też przeczy nauczaniu rodzinę, nauczaniu Kościoła. Bóg przychodzi do Ciebie w stosowaniu. Chwała Ci, Jezu. Też jest osoba, która ma kurzajkę w takim tylnym miejscu, gdzie to bardzo drażni. No Pan Bóg ją teraz zabiera. I zobaczył dzisiaj wieczorem, że jej nie ma. Można robić dla Ciebie taki drogocen. Dziękuję Ci, Panie, za to. Też jest kobieta, która bardzo cierpi w swoim małżeństwie. No, w wielu sferach fizycznych. Teraz to dzieje właśnie z uzdrowieniem.
Ktoś boli drugie kamer ze strawki w sercu. Ktoś boli przychodzi do Ciebie z tym. Kogoś też się pojawia. Ta osoba dużo pracowała z kwiatami, ale masz duże problemy przez wilgoć ze stawami. Bóg przychodzi do stawy i teraz się nagrywa. Przybacz, tym wszystkim, jeśli chcesz jeszcze coś pokazać mi, to pokaż teraz. Bardzo duże uszczelnienie się skóry, ktoś ma. Panie, przychodzi do Twojej skóry, naprawdę teraz. Dziękuję Ci, Panie. Też jest, ta osoba nie jest teraz małym dzieckiem, ale jako dziecko wypadła z dużej wysokości, uderzyła główką, ma tam do końca, ma lekko zdeformowaną czaszkę z tyłu po lewej stronie. Bardzo duże bóle głowy czasem się to towarzyszą i problemy z zapamiętywaniem. Tam teraz to ustawiam. Wielbię Cię, Panie, błogosławię. Dajcie przerwę, uchwałę, przerwę, uczęcie. Oto, Panie. Bądź błogosławiony. Czyli, Panie, więcej dalej. My chcemy więcej. Już zachęcam tą dziewczynę, która żyje w niesamowitym związku. Nie musisz już żyć. Bóg mówi, zmień to, odejdź. Jesus, Bob.